Do XV wieku świat mieszkańców Europy ograniczał się do swojego kontynentu, najbliższej Afryki oraz Azji. Wiedziano też o istnieniu potężnych państw na wschodzie, czyli Indii oraz Chin, ale podróż lądem do nich była bardzo długa oraz niebezpieczna. Na jej pokonanie decydowali się jedynie najodważniejsi kupcy. To z Indii do Europy trafiały niezwykle cenione tkaniny z jedwabiu, pachnidła, owoce czy przyprawy takie jak goździki, cynamon i pieprz. Umiejętność żeglowania na morzu ograniczała się do pływania jedynie wzdłuż lądu, gdyż tylko nieliczni znali nawigację umożliwiającą pływanie po pełnym morzu. Dodatkowo takie eskapady niezwykle utrudniała konstrukcja ówczesnych statków. W XV wieku sytuacja europejskich kupców znacznie się pogorszyła, gdyż tereny Bliskiego Wschodu podbili Turcy, przejmując w ten sposób kontrolę nad szlakiem lądowym do Indii. Utrudniali oni wyprawy kupców europejskich, przyjmując rolę pośrednika w handlu i czerpiąc na tym bardzo duże zyski, tym samym przyczyniając się do sporego wzrostu cen towarów indyjskich w Europie. Stąd rozpoczął się pod koniec XV wieku proces poszukiwania nowej, morskiej drogi do Indii. Te działania były możliwe dzięki przełomowi w budowie statków, umożliwiającym budowanie jednostek, które były w stanie wytrzymać długie, pełnomorskie rejsy. Pojawił się nowy rodzaj statku, czyli karawela, która dysponowała ruchomymi żaglami, umożliwiającym kontynuację rejsu bez względu na kierunek wiatru. Upowszechniły się również przyrządy nawigacyjne, czyli kompas oraz astrolabium. Naturalna nowa droga do Indii wiodła wzdłuż wybrzeża Afryki. Tą trasą wyruszył portugalski żeglarz Bartolomeo Dias, który w 1488 roku dopłynął do południowego krańca Afryki, któremu później nadano nazwę Przylądka Dobrej Nadziei. Krzysztof Kolumb, Włoch w służbie króla hiszpańskiego, miał inną koncepcję. Sądził on, że Ziemia jest okrągła, dlatego wierzył, że wypływając z Europy na zachód, dopłynie do wschodnich wybrzeży Indii. W 1492 roku Kolumb wypłynął wraz z liczącą 3 statki eskadrą. W jej skład wchodziły Nina, Pinta oraz Santa Maria. I po 2 miesiącach żeglugi dotarł on do lądu. Kolumb twierdził, że dotarł do jednej z wysp na wschodnim wybrzeżu Indii. Dlatego nazwał napotkanych tubylców, czyli rodzimych mieszkańców odkrytego obszaru, Indianami. Wkrótce potem włoski kupiec i podróżnik Amerigo Vespucci udowodnił, że Kolumb dopłynął do nowego kontynentu. Dokonał on dokładnego opisu odkrytych terenów, które określił mianem Nowego Świata. Z biegiem czasu nowy kontynent zaczęto nazywać od imienia Vespucciego Ameryką. Wyprawa Kolumba otworzyła epokę wielkich odkryć geograficznych. W 1498 roku portugalski żeglarz Vasco da Gama, korzystając z doświadczeń Diaza, opłynął Afrykę, a następnie dotarł do Indii. Idea Kolumba dotarcia do wschodniego wybrzeża Indii, płynąc na zachód, jednak nie umarła. Możliwość taką udowodnił inny Portugalczyk, Ferdynand Magellan, który w trwającej od 1519 do 1522 roku wyprawie, płynąc na zachód, opłynął ziemię dookoła i udowodnił, że jest okrągła.